Stadion Murawi w Brzezinach tradycyjnie już był miejscem sportowych zmagań ochotniczych straży pożarnych z gminy Morawica. Tym razem ze względu na remont bieżni, druhny i druhowie sprawdzali swoje umiejętności jedynie w ćwiczeniach bojowych. Jak pan ocenia tegoroczne zawody na terenie gminy Morawica? W tym roku mamy specyficzne zawody, ponieważ odbywa się tylko jedna konkurencja, to jest jako ćwiczenie bojowe. Także jest to bardzo ważna konkurencja, która decyduje o kolejności miejsc zajętych przez poszczególne drużyny. A co by pan powiedział na temat przygotowania zawodników do tych zawodów? Widać, że zawodnicy włożyli dużo pracy, jednak zdarzają się czasami mankamenty. Jakie to mankamenty? Przede wszystkim przy budowie linii sawnej. W tym roku w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych rywalizowało 25 drużyn z terenu gminy Morawica, w tym 9 młodzieżowych drużyn sportowo-pożarniczych. Zawody tradycyjnie już otworzył oficjalnie wójt gminy Morawica Marian Buras, życząc powodzenia i szczęścia wszystkim gminnym jednostkom OSP. A te w tegorocznych zawodach stanęły w szranki jedynie w ćwiczeniach bojowych. Sztafeta nie odbyła się ze względu na remont stadionowej bieżni. Jak podkreślano, strażacy podczas zmagań dali z siebie wszystko, udowadniając faktycznie wysoki poziom sprawności fizycznej. Obecny podczas zawodów zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, młodszy brygadier Sławomir Karwat, nie ukrywał, że jest pod wrażeniem nie tylko organizacji zmagań, ale również poziomu wyszkolenia strażaków. Panie komendancie, jak pan ocenia działalność jednostek na terenie gminy Morawica? Jednostki na terenie gminy Morawica są jedne z najlepszych na terenie powiatu kieleckiego. W sumie mamy 40 jednostek, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Z terenu gminy Morawica są 4, a tak w sumie to na terenie gminy Morawica jest 13 jednostek OSP. Działalność jest ich, że tak powiem, na dość dobrym poziomie. Po zaciętych zmaganiach z niecierpliwością wyczekiwano odczytania wyników. I tak wśród drużyn kobiecych po raz kolejny z rzędu prym wiodła drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Morawickiej. W kategorii seniorów triumfowała OSP Brudzów, a wśród juniorów najlepsi okazali się strażacy z młodzieżowej drużyny pożarniczej Zobic. Natomiast wśród drużyn kobiecych prym wiodła jednostka młodzieżowej drużyny pożarniczej z Woli Morawickiej, zajmując, podobnie jak w roku ubiegłym, pierwsze miejsce. Warto podkreślić, że tydzień przed zawodami gminnymi odbyły się wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze, podczas których miejsce pierwsze zdobyły dziewczęta z Woli Morawickiej. To oznacza, że będą one reprezentować województwo świętokrzyskie podczas krajowych zawodów. Zajęłyście dzisiaj pierwsze miejsce, obroniłyście tytuł z ubiegłego roku, ale najważniejsze chyba pierwsze miejsce zajęłyście na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych. Spodziewałyście się tak wysokiego osiągnięcia? Nie, na zawodach wojewódzkich na pewno nie byłyśmy świadome, że możemy wygrać, bo mieliśmy ciężkie drużyny do pokonania, ale już po ogłoszeniu wyników bardzo się ucieszyliśmy, że przechodzimy do następnego etapu, do zawodów krajowych. Będziecie reprezentować gminę Morawice na zawodach krajowych. Trudno się przygotować do takich zawodów? Tak, bo są ciężkie treningi, jest wiele, trzeba sobie odmówić jakichś spotkań i trzeba po prostu wiele poświęcić, ale zawsze są jakieś efekty tej pracy. Zadowolenia z sukcesu dziewcząt z młodzieżowej drużyny pożarniczej z Woli Morawickiej nie krył włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras. Juniorki z młodzieżowej drużyny pożarniczej dziewcząt udowodniły po raz kolejny, że w gminie Morawica są najlepsze drużyny w województwie świętokrzyskim, a może nawet i dalej. Będą reprezentowały nasze województwo na zawodach krajowych. Jest duma, panie wójcie? Na pewno jest duma, dlatego że mamy bogate tradycje, mamy wspaniałe straże. Wola Morawicka jest bardzo dobrą strażą, dlatego że w zawodach wojewódzkich uczestniczyć będą zarówno seniorki, jak i seniorzy. Do tego dołączają dziewczęta. Także tylko gratulacje, widać tam wielką pracę, duży wysiłek, bo takie wyniki osiąga się po ciężkim treningu. Także dziewczynkom serdecznie gratuluję, trzymam za nich kciuki, żeby we wrześniu na zawodach krajowych zdobyły pierwsze miejsce, a później pojechały na zawody europejskie. Na zakończenie zmagań sportowo-pożarniczych wręczono puchary i dyplomy. Cenne nagrody powędrowały do każdego uczestnika ze zwycięskiej drużyny.